Siema, z tej strony Koria.pl i Bartek Sok 1, 2, 3. I dzisiaj wracamy do serii Urbex Team. Dzisiaj zurbexujemy taki ogromny domek. Nie pokażę wam go w całości, bo tu jest sporo drzew. Więc bez zbędnego zaczynajmy, nie? Okej, okay, tutaj mamy wejście, wiele graffiti. Tu tak chodzimy. Nie kręć podłogi. Tutaj mamy takie coś. Mamy piwnicę. Idziemy najpierw na górę czy do piwnicy? Najpierw na górę piwnicy. Dobrze. Do piwnicy idziemy na końcu. Zwany również jako profesjonalny montażysta. Czyli dawniej mikrofala. Tutaj mamy wszystko zbudowane z takich cegiełek. Tutaj mamy takie coś i tutaj generalnie chyba nic nie ma, ale możemy się tam wbić, ja sobie tu przejdę. Dobra, jesteśmy, no tutaj jest więcej graffiti, no i mamy tutaj taki balkonik. Tutaj mamy taki balkonik i widok na resztę, więc nic tu ciekawego chyba raczej nie ma. Możemy jeszcze zwiedzić to pięterko, dziękuję. Tutaj mamy jakiś wychodek. A tutaj kolejne graffiti, jak wszędzie, i kolejne okienko. Dobra, więc możemy iść. Jeszcze mamy tutaj bardzo dużą otwartą przestrzeń, mamy tu trunek. Mamy tu jakiś podejrzany trunek, w którym pływa osa. Tak, odleciała. Myślę, że to żubr. Tutaj też mamy kubeczki, więc tutaj były jakieś biesiady. Tutaj mamy piękne malunki. I mamy bardzo ładnie to wszystko popisane. Mamy tu obrazy na gąciarza. Nie oglądam często, to nie wiem czy potwierdzę. I tutaj mamy też taki jakby balkon. No i tutaj mamy również widok na... będzie 10 lajków, to Koba Stalin wrzucamy, będzie scena tutaj, oczywiście film wyjdzie w 2077. No to chyba wszystkie, tutaj też dobra, nie ma już po co wchodzić. Dobrze, jeszcze tu mamy też taki, tu jest piwnica, bo tu było wejście. No to widzimy się na górze. No więc będziemy teraz sobie tu wchodzić. O kurde, creepy. Co my tu mamy? Aha. Puszka po napoju bubr. Dobra, nie wiem co z tym bubrem chodzi, trochę się boję. Myślę, że to jest możliwe duch jakiegoś bezdomnego. Menelus Pospolitus, duch bezdomnego, który tutaj żył. Tutaj mamy kolejne niecenzuralne słowa. Plac budow... Trochę tu creepy. O nie, najgorzej. Dobra, postanowiliśmy, że na ten pentagram damy tutaj ceremonialnego bubra. Trzeba się pokłonić do Boga Słowianinów. Ej, ogarnąłem, że tutaj jeszcze jest stryk. No, tu mamy jeszcze stryk do zwiedzania. Dobra, ceremonia zrobiona. Ceremonia. Nie ważyłeś ducha kopnika. Tam, to zwykła puszka, nic się nam nie stanie. Dobra, nieważne, idziemy sobie tu. No tutaj w sumie... Dziwne dźwięki. Chyba jakiś duch. Mamy kolejny pentagram. I kolejny ładny widok na okolice. Więc idziemy. Dobra, więc idziemy. Co to było? O Jezu! Co ty się... O nie! Ten bubr się trzęsie. No dziwnie ten bubr trochę. O Jezu! Tam nikogo nie ma! Co tu się dzieje? Kurde, boję się tego. Co jest tą puszką? Jezu! Co? Nie, my chyba stąd wychodzi... Nie no, urbex musi być. Kurde, mikrofon kurde, wziąłeś to? Kurde, coś z mikrofonem szaleje. Pomóż! Dobra, przerwało mi coś na chwilę z nagraniem niestety. Ale bardzo dziwne, bo ten bubr tu spadł. I jakieś kamienie leciały. Ale tu nikogo tu nie ma, nie?
I jesteśmy w trójkę. Halo? Mikrofala? No nie pałętaj się ty tak sam. Przecież tu są jakieś duchy, nie? O kurde. O nie. To chyba znak. On ma oko. Dobra, boję się tego. Czekaj, czekaj, czekaj. O kurde, mam lęk wysokości tak trochę. Tego nie widziałem wcześniej. O kurde, to jest jeszcze inny budynek. Dobra, to wracajmy. No to wracajmy. Bo ja to cały czas nagrywam, jest nagranie live. Live on. Jeżeli chcecie, to zrobimy urbex tego drugiego budynku. A może zrobimy w odcinku? No właśnie. Więc Like. Na pewno piwnicę i może stryk. Więc słyszycie mikrofale. No. Dobra. No to chyba większość tu zwiedziliśmy, bo tu już nic nie ma. Bardzo się boję, bo tu serio dziwne z tymi bubrami. Zobaczmy pod schodami miejsce. Jakby można latarkę zapalić. Okej. Okay. No. Kurde, znowu coś leci z góry chyba. Dobra. Dobra, tu nic nie ma, słaba widoczność nawet. Dobra, to chodzimy na górę. Dobra, chodzimy na strych, mamy latareczkę. Niestety jest trochę słaba. Ale idziemy. Chyba tutaj faktycznie menelisko było jakieś. No. Zwłaszcza, że te kamienie tu latają. No właśnie, tu duchy. Kurde, teraz żałuję, że tego bubra. No. Strąciłem. Mamy więcej graffiti. Jest typowy zapach poddasza, nie? Jakieś mamy kolejne graffiti. Tutaj mamy jakieś dziwne Japonia, jakieś Syrii. Bailando! Czy jakieś dziwne? A to jest ładne. O. Ładne. Mamy tu. Nie, to chyba tyle. Też inne. A! Coś mi ugryzło. Jak? No patrz. O kurde. Ja pierniczę. Kurde, dobra, pokażę i wynosimy się stąd, nie? No. Kurde, mieliśmy jeszcze piwnicy pokazać. Dobra. Dobra, potem to zrobimy. Szybko pokażę. Zapach typowo jak na poddaszu, widzicie? No w sumie... Co mamy jeszcze? No kurde, teraz żałuję tego, że tego bubra kupłem. Dobra, tu mamy graffiti. No i w sumie w nocy jedyne źródło takie lepsze światło to jest tu. Uciekamy. Dobra. Więc dziękuję wam za oglądanie tego urbexu. No to po cięciu, nie? Bo cięcie będzie na dłuższą skalę. Bo tu serio się boję. Ale on jakiś był. Okej, siema, z tej strony Kolia.pl i to jest bezpośrednia kontynuacja do tamtego filmiku. Dzisiaj zwiedzamy piwnicę. W tamtym odcinku tego nie zrobiliśmy. Mamy latarkę. Jest trochę ciemniej. Jest mocna latarka. Jest bardzo mocna. Dobrze, więc idziemy. Tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, tu mamy kolejny wychodek. Chyba słyszałem jakieś butelki, ale to pewnie mi się przewidziało. Tutaj mamy kolejne miejsce z takim czymś. Tu jest jeszcze jasno. O kurde! O kurde! Gopnik! Co to było? Kurde, coraz bardziej się boję tutaj przebywać. Czekaj, zobacz, bo tu był ten gopnik. Chyba mi się przewidziało po prostu, że tego bubra. Ale ja też go chyba widziałem. No, chyba jakoś. Znowu mnie udziawał. Co? Tutaj, jeszcze ślina jest. Jezu. Kurde. Bartek, uważaj, może się zmienić jakiegoś demona. Tutaj mamy kostkę. No, możliwe. Lowy ciam. Dobra, tu mamy schody. A tu mamy jeszcze coś. O, cholipka. Coś tu spadło. A, pajęczy masa. Ej, to jest chyba zasypane. Tam była piwnica. Tam była piwnica i to zostało zasypane. Dobra. Tu też jeszcze nie byliśmy. Tu? No. A tu nic nie ma też. Mamy jakieś okienko. Dobra, zobaczymy, co jest w tej dziurze. Oświeć. O Jezu!
Kurde! Ktoś tam jest! Uciekamy! Tu jest jakieś przejście! Tu jest przejście! Pada deszcz! Musimy uciekać! Jest za nami! Jest za nami! Okej, jest kolejny budynek, może to będzie nasze... Ej, zobacz, to już jest jakiś, kurde, nie wiem, kontener. Jakieś schronienie. Dobrze, zobaczmy to. Zaczął padać deszcz, jak wyszliśmy. Zaczęło nagle padać, jak zeszliśmy wyjść. Jak tu byliśmy, to nie padało. Pło! Kurde. Tu jest jakiś... O kurde. To jest creepy. Dobra. Ja już nigdy, kurde, tam nie idę, nie? Ej, dobrze, chodźmy tu. Schrońmy się tu. O kurde. O holi. Ktoś tu zasypał, tam coś było. Wychodek kolejny. Dobra. Znaczy to wyglądało tak, że się tu skłatowało. No pewnie tak. Dobra. Dobrze, szedł. O kurde. Ja nic. Kurde, chodzi kraty. Jakaś dziura, drzwi. Jakieś... Tutaj już lepiej nie wchodzić. Na szczęście są kraty, to nikt się tu nie wbije. Nie ma drzwi. Chyba będziemy musieli tu przenocować, bo jest godzina 19. Jesteśmy 100 km od domów. Ty wiesz o tym? Uświadomiłeś sobie to? Gdzie my wyjechaliśmy na ten urbex? Jakby ten las nigdy się nie kończył. Tak jak w filmie Blair Witch. No. Ja bym poszedł jeszcze tamto sprawdzić. Dobra. Bo nie czuję się zbyt bezpiecznie. Ja też. Chyba będziemy musieli w tej budzie przenocować. Chyba będziemy musieli tam przenocować. Zaczęło padać. Zaczęło mega padać. Się od tego domu. Jest mega zimno. Nigdy tu nie przychodźcie. Nie powiem adresu, żeby tu nikt nie przychodził. Tu jest jeszcze jakaś... Nie wiem co to, altana jakaś? Co to jest? Mocno tutaj creepy. Leśniczówka taka. Gopniki się tutaj chyba spotykały. Jest góra. Sobie tutaj chyba składowali. Weź tu latarką. No, ja myślę, że to były spotkania składowskie. Jezu! To się wali! Dobra, to chyba wracamy do tamtej budy. Mega leje, ale jeszcze zobaczmy tą ścieżkę. Jesteśmy, mówię, mega daleko od cywilizacji. Próbuj zaświecić. Okej, teraz zadziałało. O nie. Nie mogę zaświecić, nie? Ja to zrobię. Nie ma baterii. Bardzo zimno. Chyba... Może być na minusie nawet. Jesteśmy, mówię, jakieś 100 km od cywilizacji. To miejsce jest głoszone jako nawiedzone. Dobra, tam już nic nie ma. Chyba tam nic nie ma, ja bym tam chyba nie szedł też. Dobra, wracamy do tamtej budy. Dobrze, niestety okazało się, że tu nie ma żadnego zasięgu. I będziemy musieli tu przenocować. Ej. Ja. Można się tam spiąć. Jest drugie piętro. Ale jest pewnie bardzo niestabilny i nie da się tam spiąć jakoś, bo tylko jedną osobę mogę dostać. Dobra, to chyba musimy jakoś... Nie no, byśmy musieli... No, mega dziwne mówię, już widzę. Kurde, ponad 100 km od jakiejś cywilizacji. Ta latarka dalej tak średnio działa. Na razie jest okej. Okay. Są jakieś wyryte hi. Okej, przepraszam, ucięło mi materiał, nie miałem miejsca w telefonie. Już minęła jakaś godzina od tamtego miejsca. Próbowaliśmy się zorientować w terenie, czy coś tu... Ciągle nas takie coś straszyło. Spróbowaliśmy się orientować w terenie, ale żadnej cywilizacji. Zero. Nie wiem, dlaczego tu jest... są tanie alkohole. Myślę, że naprawdę coś tu jest powiązane chyba z tym bubrem. Teraz bardzo żałuję. Kurde, latarka jeszcze szwankuje. Szwankuje nam latarka. Dobra, spróbujemy jeszcze przejść w lesie. Postanowiliśmy, że jednak może jeszcze coś znajdziemy dokładnie to pójdziemy w ten las. Pójdziemy w ten las może. Kurde, mnie przerażają te dźwięki. Księżyc jasno świeci. Niestety u góry jest masa drzew. Nic nie widać. Kurde, przestraszyłem się. Znowu musiałem zrobić cięcie
Naprawdę się teraz boję. O, spray. Nic nie działa. Może bym jakąś pomoc wysłał. Ej, zaraz. O co chodzi? Jesteśmy w tym samym miejscu. Przecież poszliśmy tam. Poszliśmy tam. I jakby... Jak w Blair Witch. Taki film i taka gra super, możecie sobie obejrzeć. Poszliśmy tam i jesteśmy znowu tam. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Może jakoś głupio zawróciliśmy. Dobra. No, mówię wam, szliśmy cały czas prosto. A jakby... Ja, ale... W tym samym miejscu. Mnie to naprawdę przeraża. Słyszę jakby policję, ale mówię, tu żadnych dróg, żadnych miast, żadnych wsi, nic tu nie ma. To jest tylko jakiś opuszczony budynek. Reszta była w gruzach, bo to chyba było po jakimś opuszczonym mieście. Kurde. Ej. No dobra, chyba wracamy znowu do tej rudery. Gdzie jest? Gdzie jest mikrofala? Ej, tam ktoś jedzie. Ej, może nie jesteśmy tak daleko cywilizacji? Alarm jest. Ej, zaraz, my przyszliśmy stamtąd. Myśliśmy całkowicie... Czekaj. Zaraz. Czekaj. Muszę nawet chodzić na pamięci, zaraz możemy umrzeć. Chyba nie będziemy mieli naszej części... O ja pierda, to jest jawa. Jezu, kim ty jesteś? To jest jakiś gopnik. Kim ty jesteś? Halo? Pomóż nam.